Siemano, cześć i czołem. Ja mam do Was dzisiaj takie pytanie. Ilu z Was ma zapasowe tarcze do cięcia, do ukośnic oraz do pił stołowych? Zapewne dużo. Ja w zapasie, można powiedzieć, że mam cztery. Dwie tutaj z Erbauera, dwie z Wolfcrafta, chociaż akurat nie, tu w środku są tarcze z Evolution. Ale nie o samych markach tarcz, tylko o organizerze. W jaki sposób, w najprostszy sposób na świecie, można zrobić organizer na takie tarcze? Można przechowywać tarcze luzem, można do pewnego momentu, można ze względu na to, że nadruki bardzo często z tych tarcz się zużywają, się ścierają i tego nie widać. I w jaki sposób ogarnąć sobie ten temat w jakiś taki logiczny, który też zaoszczędzi nam miejsca na ścianie, bo można chować do szuflady, ale jeżeli przykładowo nie mamy szuflady takiej, w której można by było chować tarczę, zresztą w szufladzie, jeżeli będziesz miał tarczę, to będziemy te tarcze mieli jedną na drugiej. Trzeba wszystkie przekopać, żeby się do tej jednej dokopać. A znając przykładowo moje szczęście, to tej, której będę szukał, to będzie na samym dole. I wiecie co? I jestem w trakcie tutaj remontu. Tutaj już widzicie część mojego nowego kącika do moich zabaw w różnych dziedzinach. I znalazłem pewną rzecz, która była wykorzystywana bardzo, bardzo dawno temu. O ile nie nasze mamy, to może nasze babcie. Bo ja u mojej mamy nie pamiętam, żeby miała coś takiego. Ale nasze babcie miały i stosowały. Bo u mojej babci widziałem właśnie coś takiego. Można to, co najciekawsze, można to kupić do dzisiejszego dnia w jednym ze sklepów w tak zwanej Ikei. Jest to taki zestaw pospawanych ze sobą prętów. Do czego to służy? Ciekawe, czy ktoś z Was wie, do czego coś takiego służy. 3, 2, 1. Dobra, już wszyscy wiemy. Służy to, tutaj mamy, o, do wieszania pokrywek z naszych garnków, które mamy w domu. Z moją małżonką kiedyś to kupiliśmy. Okazało się niestety, że chyba nie mieliśmy miejsca na to, żeby coś takiego zaadoptować w kuchni. Chyba nie było specjalnie miejsca na to. I teraz co z tym trzeba zrobić? Tak na szybko Wam pokażę. Jeżeli przyłożymy sobie to do ściany i bez wyginania prętów, założę sobie jedną i założę sobie drugą i założę sobie trzecią tarczę, więcej nie będę zakładał, no to w tym momencie te tarcze tak troszkę nie przypią, nie wypią są, ale wystarczy. Już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że telefon się za mocno nie będzie trząsł, bo jeszcze blat jest nieprzykręcony. Wystarczy, że to na podłogę. Wystarczy, że każdy z tych prętów w odpowiedni sposób sobie dognę, wyprofiluję i teraz co? Ja już tutaj sobie wcześniej przygotowałem pewien otworek na to, żeby wsadzić. O, ja więcej nie będę. To jest tylko taka pokazówka, żeby było. I teraz sprawdzamy, który kartonik jest największy. O, ten jest największy, więc kładę sobie go na sam dół. Według mnie mógłby być jeszcze troszkę bardziej dogięty. Dlatego doginam, wkładam i jest Bayer Aspirin, ludzie moi.
Teraz drugi kartonik. Też z Wolfcrafta jest największy. Wkładam, ale mi się opiera o poprzednią tarczę. Doginam. Ciach. Ciach. Tak. Następna. Też mi się dogina. Jeszcze tak jest dogięta teraz. O. Teraz można delikatnie odgiąć. I ta czwarta sztuka też będzie, Franca, za mocna. Dlatego robię coś takiego. Tadam! Jak Wam się podoba najprostszy na świecie patent na organizer dla tarcz do pił stołowych oraz do pił ukośnic albo innego typu pił, które mają takie tarcze. Czyż nie wspaniały pomysł? No ja jestem the best. Best of the best. A kto da łapkę w dół, ten nigdy nie był w Ikei i nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, słuchajcie, ja mam organizer zrobiony. Za to bałagan nieposprzątany. Jak ja mam teraz tutaj coś robić? No dobra, ten stół mamy posprzątany, więc okej. Dobra, spoko. Jak Wam się podoba? Łapki w górę, subskrypcje. Zapraszam na grupy, które macie w opisie. Co jeszcze? Jeżeli się podobało, udostępnij to na grupie, na której jesteś. Może akurat nie komuś jest potrzebny taki patent, dlatego tak w ramach walki z nudą w sobotnie, popołudnie, bądź nawet i wieczór wymyśliłem dla Was. Teraz Wam jeszcze pokażę tylko z bliska, jak to wszystko wygląda. O, coś takiego. I tarcze sobie wiszą. Okej, a tutaj dostaniecie takiego małego bonusa. O, tak wygląda mój warsztat w trakcie przebudowy. Tak. A żeby było śmieszniej, to ja mam dwa takie zestawy. Tylko nie mam tyle tarcz, żeby to powiesić teraz te tarcze. Na tym też tarcze. I można by było wymyśleć, co na tym można powiesić. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie pod spodem, pod filmem, w komentarzach, na co zaadoptowalibyście taki drugi stojak. Najlepszy pomysł, który wymyślicie, nagram z tego krótkie wideo. A co? Niech będzie. Okej, dobra. Także ja czekam na Wasze pomysły. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jest Was coraz więcej, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale dochodzą mnie ostatnio słuchy, że nie wszyscy gdzieś dostajecie powiadomienia. Nie wiem, dlaczego taka sytuacja była z wczorajszego live'a, takiego troszkę niespodziewanego, bo tak go odpaliłem w ramach testu, a zrobiło się z tego ponad godzinę. Dobra, nie przedłużając, ja Wam życzę spokojnej soboty, zostańcie w domu, nigdzie nie wychodźcie. No i pozdro, bez pitolenia, Olo 76. Ciao! Muszę chwilę zaczekać, bo YouTube lubi filmy ponad 10 minut. Wtedy są lepiej pozycjonowane. Także jeszcze chwilę zaczekajcie.